Hej, witam w kolejnym tego dnia. Jest ze mną Marysia Piątkowska, którą możecie znać jako, teraz wymieniam, redaktora portalu Paradox, redaktora portalu Poltergeist, pracującą w CI Games, która jest także tłumaczem Zew Cthulhu, jest także autorem przygód do Zewu Cthulhu, a także ma grupę teatralną i do tego zajmuje się też dubbingiem do gry Hard City, gdzie podkładasz głos. I Hard City. Aha. Gdzie jeszcze reżyserujesz? No dobrze, więc jak słyszycie, jest o co pytać. Żeby zacząć od sztampy, zapytam cię, jak długo grasz w RPG? No w tym roku osiągam pełnoletność w tym stażu. Mm-hmm. 18 lat równo. Dobrze, i od jakiego systemu zaczynałaś, żebyśmy mogli, wiesz... Nie dedeków, Warhammera i Cyberpunka i mniej więcej równolegle, ponieważ Warhammera nauczył mnie brat, a Cyberpunka zaraz później nauczył mnie chyba jeden z najwspanialszych mistrzów gry, który miał okazję mi prowadzić, to był Piotrek Dzikowski na obozie młodzieżowym. O, fajnie. A w co teraz pogrywasz? W sensie, jaki jest twój ulubiony system aktualnie i w co najczęściej grasz? Ostatnio tak naprawdę siedzę dosyć mocno i chyba jedynie w Zewie Cthulhu, a przede wszystkim w Gaslightie. Czyli w gazowych latarniach, w świetle gazowych latarni, o, Zew Cthulhu, tak. Do Gaslighta wrócimy, bo w sumie brakuje nam na kanale trochę materiałów o Gaslighcie. Powiedz mi, bo wiem, że prowadzisz też grupę Graj Kolektyw i część osób jej nie zna, czy możesz nam o niej opowiedzieć i tak dalej. Oczywiście, bo... z miłą chęcią. Graj Kolektyw, czyli stowarzyszenie. Jesteśmy oficjalnie od 3 lat już stowarzyszeniem zarejestrowanym. I tak naprawdę tworzymy taką twórczą, wesołą załogę miłośników gier fabularnych. Jeździmy sobie po konwentach, festiwalach, organizujemy prelekcje, prowadzimy sesje na żywo, na kanałach, robimy larpy. Czyli macie też kanał na YouTubie? Mamy kanał na YouTubie, tak. Pod jaką nazwą go znajdziemy? Graj Kolektyw dla Bardzo odmiany. Dobrze. Co prawda tam jakby kanał istnieje od niedawna i tak naprawdę głównie skupia się teraz na dedekowych sesjach, na bezsłonecznej Cytadeli, ale są również nagrania z sesji Zewu Cthulhu i prelekcje także z konwentów. Także uzupełniamy ten kanał. Wiem też, że macie taką inicjatywę Zgrajmy się. Ja w sumie ostatnio siedziałem w internecie, czy możesz mnie doinformować tak naprawdę. Inicjatywa Zgrajmy się, tak naprawdę myśleliśmy o niej już od 2 lat, bo ona troszeczkę jakby łączyła się z pewnym konkursem, a konkretnie z Pucharem Mistrza Mistrzów i to jakby, jako że ja miałam 4 lata okazję sędziować ten konkurs w Łodzi, czyli nasz też grajkowy tutaj załogant, wygrywał Puchar Mistrza Mistrzów i tak żeśmy twierdzili, że fajnie by było zrobić coś dla nowych, dla świeżych, dla ludzi, którzy dopiero wchodzą, a na przykład w konkursie boją się brać udział, tak? No bo stare wygi, wiadomo, to różnie bywa i często słyszę się, że ja nie wezmę udziału, ja nie chcę, bo tam tutaj wygrywają te same ci starsi, osoby. Tak, okay. Dokładnie. Zgrajmy się, to jest alternatywa tego. Troszeczkę, można tak to ująć, dlatego że po prostu w tym roku mieliśmy taką sposobność, że troszkę szczęśliwą i nieszczęśliwą, bo w tym roku, jak wiemy, PMM się nie odbył i na Polkonie po prostu zostaliśmy poproszeni o zrobienie czegoś w zamian. No i stwierdziliśmy, że to będzie dobry moment, żeby wystartować ze Zgrajmy się i ta inicjatywa miała na celu takie warsztaty dla mistrzów gry. Wszyscy chętni, którzy chcieli poprowadzić sesję, mogli się zgłosić i przez całe 3 dni trwania Polkonu przez pierwszy dzień prowadziliśmy warsztaty, prelekcje dla mistrzów gry i dla graczy, a następnego dnia mistrzowie gry prowadzili swoje sesje i my jako ci trenerzy, tacy feedbackerzy ocenialiśmy i dawaliśmy swój feedback. Oczywiście każdy był tam nagradzany, to nie był konkurs, tylko taka inicjatywa warsztatowa. Fajnie, fajnie. Rozumiem, że ona będzie działała teraz cały czas i będzie tylko nadzieję, na Polkonach, tak. Czy chcecie robić to na każdym konwencie? Nie, raczej z tego co wiemy, to był fajny odzew bardzo, także od strony organizatorów i myślę, że uda się go powtarzać na różnych innych konwentach. Wiem, że tam Pyrkon coś się do nas odzywał, ale jeszcze nic nie jest potwierdzone. W każdym razie nie chcemy zachować tylko dla Polkonu. Chcemy bywać częściej z tą inicjatywą. Być może nawet poza konwenty, gdzie z nią być. Okej, a powiedz mi, bo powiedziałeś, że sędziowałaś w Pucharze Mistrza Mistrzów, ale wiem też,
moich tajnych akt, że sędziowałaś też w Quentinie. I sędziuję nadal. Sędziujesz dalej, okej. Okay. Quentin się odbywa. Okej, okay. Dobrze, jak długo sędziujesz w Quentinie? Teraz będzie trzeci rok już. Dwa lata, mam już dwie edycje za sobą i taką też podjęłam odważną decyzję, żeby w tym roku tego Quentina jeszcze mocniej zareklamować i gdzieś tam wypchnąć do ludzi i pokazać. W związku z tym mamy takie plany jeszcze niepotwierdzone na 100%, ale w kwietniu być może będzie się coś działo w Warszawie w połączeniu z kołem naukowym Alea z Instytutu... Boże, co to jest za instytut? To jest Artes Liberales. O, dziękuję. I chciałem powiedzieć Lansu i Bansu. Artes Liberales nie, brzmi nie, lepiej. Artes Liberales, ale brzmi dobrze, nie? Tak. I dzięki właśnie wspaniałym tutaj doktorantom i doktorom i zajmującym się tym kołem właśnie ludziom, jesteśmy w stanie przygotować coś ekstra, także więcej będziemy mówić w okolicach zimy pewnie na ten temat. Okay, jak się czyli... można domyślać, pewnie forma warsztatów i tak dalej. Mm-hmm. Zobaczymy. W każdym razie Quentin jest, Quentin działa i bardzo fajnie. W tym roku mieliśmy 23 zgłoszenia, także Michael Jordan wśród Quentinów, jak to już zdążyłam powiedzieć. I było dużo czytania, dużo świetnych prac naprawdę. I te, które nie dostały się do finału ścisłego, do czołówki, też jakby nie dlatego, że były dużo gorsze, tak? Tylko szczegóły czasami decydowały. Także w tym roku był naprawdę klęska urodzaju i było super. Super, super. Dobrze, mamy Grey Collective. Mhm. Chociaż to chyba o nim powiedzieć, ale dobra, nie. Wróćmy do Cthulhu Gaslighta, bo ja pamiętam, że prowadziłaś taką bardzo fajną prelekcję o tym, jak pokazać świat Londynu w Cthulhu Gaslightie razem z Kubą Rozpruwaczem i tak dalej. A tak naprawdę nie znam tego systemu dobrze, więc... Legendy Londynu prowadziłam. Mm-hmm. Tak, ja miałam taką serię rzeczywiście prelekcji o jakby rozszerzenie podręcznika, to raz, w dwóch częściach o nawiedzonych miejscach Londynu i prelekcję o Penny Dreadful konkretnie, poświęconą temu ówczesnemu czasopismu, poświęconemu takim strasznym opowieściom, tak Penny, czy The Pence, Dreadful, czyli straszny. I to były periodyki, które się ukazywały w tamtym czasie, w latach 30. aż do 90. XIX wieku. No i stamtąd właśnie wziął się na przykład słynny Skaczący Jack, o którym też mówiłam na prelekcji. Również Kuba Rozpruwacz był tam opisywany, ale też takie twórczości jak Sweeney Todd. Także to wszystko jakby wzięło się z tamtych czasów i było podobno pióra słynnego Thomasa Prescotta, który za to odpowiadał. A jeżeli chodzi o Gaslight, no właśnie, bo... już mówię, tak jest, jeżeli chodzi o sam Cthulhu Gaslight, powiem szczerze, że ja mam mieszane uczucia trochę w stosunku do tego settingu, bo tak jak samo uwielbiam wiktoriańską Anglię i gdzieś tam na studiach mocno też się na niej skupiam, natomiast gdybym nie wiedziała, że to jest Cthulhu Gaslight, to bym tak naprawdę czytając podręcznik w ogóle nie miała wrażenia, że to jest ze Cthulhu, tak? Tylko wydawałoby mi się raczej, że jest to opowieść, setting o nawiedzonym okultystycznym Londynie, bo tam przeczytamy dużo więcej o towarzystwach spirytystycznych, o postaciach historycznych, które tam się... Tak, klimat, dokładnie no. Tak. I oczywiście też jest rozdział poświęcony na przykład literackim postaciom typu Niewidzialny Człowiek, Wampir Warnej, Hrabia Dracula, Frankenstein i tak dalej. Wszystkie te legendy tak naprawdę wiktoriańskie. A samych mitów Cthulhu może jest kilka stron, tak? Więc i to głównie Czarny Faraon, Nierlatotep i wtedy gdzieś tam te wykopaliska archeologiczne. Czyli to jest takie połączenie na siłę jakby, twoim zdaniem? Czy ten setting mógłby funkcjonować bez Cthulhu, po prostu jako Gaslight? Wydaje mi się, że mógłby spokojnie egzystować bez Cthulhu, ale no... Wiadomo, że fajnie, żeby te mity Cthulhu tam były, bo jest rozdział poświęcony na przykład nie tylko Londynowi, ale całej Wielkiej Brytanii, nawiedzonym miejscom i dziwnym jakimś takim zjawiskom, które rzeczywiście się tam pojawiały wtedy, podobno historyczne i na faktach. Oparte. I tak jak mówię, tego Cthulhu tam prawie nie ma. Nie zmienia to faktu, że twórcy, tak jak obiecali, że dodadzą pewne jakby ekstra dodatki do rozwoju bohatera i przy tworzeniu bohatera, jest rzeczywiście tam osiem stron chyba poświęconych właśnie dodatkowym cechom, które miałyby nadać charakter naszym bohaterom graczy. Co prawda one się troszkę ograniczają do +2, +6, +K6 i tak dalej, ale no jest, obiecali to jest i z tego sobie dobry mistrz gry, dobry gracz myślę, że zrobi użytek. Coś tam wysupła, tak? Tak, jak najbardziej. Okej.
To mamy Gaslight. Gaslight polecam, absolutnie, wiedza historyczna tam jest w 100%. No. O tych mitach trzeba troszkę doczytać. No dobra, no. Powiedz mi, bo wymieniłem się też jako redaktorkę wielokrotną. Gdzież można poczytać twoje artykuły? Bo pamiętam, że pisałaś też do Magii Miecza Nowej. Tak, która niestety mi się pisać już do się Miecza. Skończyła. Mhm. Albo niestety. Na szczęście. To zależy, jak to na to patrzy. Ale czy można jeszcze cię dalej gdzieś poczytać i tak dalej? Pamiętam, że robiłaś Graj Muzyką, prowadziłaś tak. artykuły, to znaczy tworzyłaś artykuły dla Mistrzów Gry. Czy coś tak, jeszcze robisz? Tak, Graj Kolektyw w ogóle tak naprawdę wziął się od tego, że założyliśmy bloga. I to jest blog. Oprócz tego, że jakby poszliśmy z duchem czasu i jest ten kanał na YouTubie i my jeździmy i jest prowadzimy te prelekcje, tak. tak jest. To jednak jest blog, jest strona internetowa www.grajkolektyw.pl, na którym zamieszczamy artykuły. Często są to jakby opisy prelekcji, tematów, które poruszamy na prelekcjach, ale również artykuły powiązane z fantastyką, z horrorem i z RPGami de facto, tak? Teraz również będą i są recenzje książek, filmów, takich inspiracji do sesji i tam można mnie poczytać jak najbardziej, natomiast miałam przyjemność przez kilka lat rzeczywiście pracować na Polterze, pisać artykuły, recenzje filmów, książek, systemów RPGowych, także tam są jeszcze gdzieś moje materiały. W Paradoksie podobnież, co prawda miałam krótszą przygodę z Paradoksem, ale już gdzieś nie starczało mi na wszystko czasu. Doba była za krótka, ale również są tam. No i MIM, tak jak wspomniałeś, rzeczywiście pisałam 3 czy 4 artykuły do tego nowej serii. Powiedz mi, to od razu cię podpytam, jak już mówimy o waszym blogasku. Przepraszam. Lepcie. Dobra, no fajnie jest usłyszeć, że jest blog, ale powiedz mi jakiś ostatni taki mięsisty RPG-owy artykuł. Kojarzysz jakiś, jaki zapamiętałeś ostatnio, który jest na waszym blogu, żeś mi od razu wysłali do tego konkretnego, fajnego artykułu. O Jezus, dużo ostatnio wrzucaliśmy kontentu. No, mogą być 3. Zamkniemy się w 5 max. Karol Olchowy napisał bardzo fajny artykuł o mechanice w grach RPG i do tego odsyłam. Mhm. Naprawdę dobry, przemyślany scenariusz, znaczy artykuł, i on również Dzik poprowadził prelekcję niedawno na Falconie na ten temat. Mhm. No, Karol umie w mechanikę dobrze, także myślę, że kto jak nie inny. Włody również napisał fajny artykuł właśnie jak prowadzić jednostrzał. Swoich artykułów reklamować nie będę, wystarczy zajrzeć, gdzieś tam ja się skupiałam ostatnio na... Zacznijmy się od jej artykułów. Na kreacji bohaterów, tak? Na tym, jakie mamy myki, triki i fajne jakby takie metody tworzenia bohaterów niezależnych, żeby oni mieli coś w sobie, żeby byli charakterystyczni, żeby mistrz gry miał też łatwość w ich odgrywaniu i żeby mógł też szybko ich zaimprowizować. Także była taka seria, dwa poświęcone artykuły, część pierwsza i druga, a propos właśnie bohaterów niezależnych. A ja dużo też pisałam recenzji muzycznych, to znaczy soundtracków z gier, z horrorów, z filmów, no tak, które by pasowały. Tak, Graj Muzyką jest pod blogiem, pod rozdziałem i pod fanpage'em, pod Graj Kolektyw. I w zasadzie to powstało pierwsze i z tego wziął się też Graj Kolektyw, bo ja prowadziłam tego bloga dosyć długo i tam były tak naprawdę artykuły o muzyce, w grach fabularnych, o tym polecajki również różne muzyczne, o tym jak używać tej muzyki, na czym się skupiać. No i potem jakby to samo gdzieś tam urosło i też ludzie się tym zainteresowali, więc rozrosła nam się grupa też. Fajnie, fajnie. No dobra. Od razu cię podpytam, wiem, że nie możesz, ale powiedz mi, że nie możesz tak dużo mówić, ale powiedz mi, bo wiem, że oprócz bycia tłumaczem, tak. Jesteś też autorem przygód do nowego Cthulhu. Jedna się już odblokowała, także tak, to może o niej porozmawiajmy. Dobrze, o znaczy czym już nie będę zdradzać kontentu, ponieważ próg się ufundował dopiero, tak jest, zawartości. Dawno temu w Dusznikach. Mhm. Przeniesiemy się w lata 20, jeszcze wtedy na tereny niemieckie i będziemy badać zjawiska, które odkrył tamtejszy prezes Towarzystwa Teozoficznego. A bohaterowie będą mieli okazję przyjechać na sympozjum spirytystyczne, także pełny obraz. Czyli taki trochę Gaslight.
Trochę, no bardziej były to lata 20, więc to tak gaslight. Późny spirytyzm. To były, tak, późny spirytyzm, bo w Polsce, w II Rzeczypospolitej rzeczywiście wtedy był boom i powstawały te wszystkie kluby, właśnie towarzystwa metapsychiczne, teozoficzne i rzeczywiście było na to dużo dobrze, a powiedz mi, dużo kontentu. Skoro nie możemy pogadać o przygodach, to pogadajmy o samym tłumaczeniu Cthulhu, bo ja chłopaków z Rebela lubię wypytać o to, co jest najcięższe w pracy tłumacza, czy fajnie wam się robi słownik redakcyjny. Czy już macie w ogóle ustawiony słownik redakcyjny? Absolutnie. Znaczy on jest cały czas in progress, tak? Mhm. Cały czas jest w toku tak naprawdę tworzenia, bo no, skupiliśmy się teraz na księdze oczywiście Strażnika. Będzie księga badacza. Natomiast miałam przyjemność również tłumaczyć w lipcu Starter, który wyszedł i teraz jest dostępny. No i tak naprawdę dużo było takich, dużo rzeczy już jakby istniało w tłumaczeniach. Parę takich terminów zastanawialiśmy się jeszcze wielokrotnie. Tak, z Jerzym Rzymowskim i Adamem Wieczorkiem, którzy odpowiadają tutaj za stronę redakcyjną. Jak zmienić albo jak ulepszyć, tak, żeby był bardziej klarowny, zrozumiały w stosunku do szóstej edycji. Parę zmian na pewno zauważycie czytając. Jakiś przykład? Od razu, tak. Na przykład dyletant się zmienił. Na teraz co? Jest bogaty hobbysta. Bogaty, okej. Tak, więc kilka jest takich innych propozycji. Ja osobiście na przykład miałam bardzo taką długą też dyskusję na temat rodzajów męskich, żeńskich, prawda? Okay. No bo jednak próbowaliśmy jakoś tam to tak ujednolicić, żeby nie było tutaj żadnych sporów. I nad tym się długo zastanawiałam, bo bardzo często takie, tak jak w angielskim, przecież nie ma w ogóle problemu na ten temat, tak? I ta kwestia się prawie nie pojawia. To były wyzwania, rzeczywiście tłumacząc ten podręcznik, żeby to nie brzmiało głupio, tak? Żeby nadal było naturalne. No Jerzy zrobił kawał kapitalnej roboty, jeżeli chodzi o redakcję i ujednolicenie. Powiedz mi mocno, bo normalnie 7 edycja, która ma 482 strony chyba? Jakoś tak, no. I o ile wam, bo już wiem, że jesteście dość zaawansowani, jeśli chodzi o tłumaczenie, o ile wam się powiedzieć, to będzie 550 stron? Możesz nam zdradzić, ile mniej więcej liczyliście już? Szczerze mówiąc, nie powiem ci, bo nie wiem sama. Aha. Mamy tak naprawdę zespół 6 tłumaczy chyba obecnie. Tłumacz Cthulhu jest, tłumacz, tak jest. No. Powiem szczerze tak, to jest około 480 stron rzeczywiście oryginalnego podręcznika, ale nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądać. Bo wiem, że tekst w Polsce się, na języku polskim się wydłuża do 20% absolutnie. Nawet. Tak, absolutnie, on na pewno będzie dłuższy, ale nie wiem, nie powiem, nie chcę skłamać tutaj. Zobaczymy, jak wyjdzie. No jesteśmy rzeczywiście już w zaawansowanych pracach tego podręcznika głównego, no i lada moment jakoś będziemy informować, co dalej się dzieje, także zbiórka poszła nieźle, więc będzie się działo i będzie dobrze. Się grało. No dobra, no to jeszcze wypytam cię na koniec, bo w ogóle jesteś w tej grupie teatralnej, która wiem, że jest twoją taką pasją. I chciałem cię popytajmy o coś, bo nie będę cię pytał o dubbing, bo będziemy się znowu kłócić. więc pogadajmy o grupie teatralnej, bo w sumie jej nie przedstawiłem. Z przyjemnością znowu, jakby oprócz Stowarzyszenia Grey Collective mam również Stowarzyszenie Aktorskie, które prowadzimy wspólnie tak naprawdę i jest to grupa aktorska Antrakt, anglojęzyczna, to znaczy wystawiamy sztuki anglojęzyczne i mieliśmy w marcu i w kwietniu wielką premierę sztuki 37 Postcards, Pocztówki z Europy, to Krystyna Janda też robiła w Teatrze. No i to jest taka troszeczkę dla mnie odskocznia od RP-szków. Jak już mam rzucania kostkami za dużo, to mogę wyjść na scenę i tam generalnie zagrać i nie pilnować wszystkiego jak mistrz gry, tylko mieć jakąś swoją, prawda, rolę, tak? I rzeczywiście no, ten teatr od dawna był ze mną związany i stąd też jakby te RPG-i, ten teatr, to się wszystko przenika, nie? Bo to jest roleplay. I tak sobie działamy jako stowarzyszenie, jest nas 8 osób w tym momencie. W listopadzie, pod koniec listopada, początku grudnia będziemy mieć kolejną premierę sztuki, tym razem o Marilyn Monroe. Będzie to monodram w zasadzie, także taka mniejsza sztuka, a na luty planujemy coś większego znowu. Także powoli to się nam kręci też. Kuma.
Jesteście też... tylko na miejscu w Warszawie, czy jeździcie też? Jesteśmy na miejscu w Warszawie, aczkolwiek gościliśmy również na Pyrkonie. Jeszcze z, też będąc zaangażowanym w poprzedniej grupie akademickiej anglojęzycznej, żeśmy mocno też zaangażowali się w Pyrkon i tam przedstawialiśmy, chyba 3 lata z rzędu wystawialiśmy sztuki. No a potem jakby już gdzieś tam poszło, to w Warszawie jesteśmy związani z Teatrem za Dalekim na Ursynowie i tam mamy miejsce, gdzie wystawiamy. No 2 razy do roku sztuki mniej więcej, jak się uda, to jest dobrze. Okej, okay. No super. No dobrze, myślę, że cię wymaglowałem ze wszystkiego. No. Bardzo konkretnie odpowiadasz, więc jakoś tak szybko poszło. Możesz mieć jeszcze jakieś pytanie, zapraszam. No to... Mieliśmy się nie kłócić, ale mogę mieć jeszcze jakieś pytania na Gaslight? Nie, no to chyba kończymy. Bo... Dziękuję bardzo. To ja ci bardzo dziękuję, że do nas przyjechałaś i cała poświęciłaś cały dzień, żeby przyjechać tylko na chwilę wywiadu. I... Z takim prowadzącym, z taką ekipą musiałam to powiedzieć. Okej, okay. Czyli żart na koniec był. Tak jest. Maryśiu, dziękuję. Dziękuję Widzimy bardzo. Się w kolejnym Tego Tunelu.